No, sprzęty już zapakowane. Radia są, także kolejny weekend i kolejna wycieczka. Tym razem na Górkę Kamycką. No, jedziemy. W tamtym tygodniu nie udało się nigdzie pojechać, ale w tym już trochę więcej czasu. Także tym razem Górka Kamycka. Będziemy testować dwie anteny, 5 ósmych. No i 2 metry jakieś. Zobaczymy, co będzie na miejscu. System bicia kierownicy w pojeździe terenowym. Ale to tylko czasami. Tylko czasami, tu mamy następny. Tylko przy określonej prędkości. A ten ucieka stamtąd chyba. Znowu uwalniający. No i teraz mamy się czym wykazać. Kierowniku budowy, czy wyraziłeś zgodę na wjazd? Kobieta, więc trzeba... Nie. Niemiec. Zmyliła cię... Kierownica cię Niemiec, zmyliła. Niemiec z Anglii to był. Małfek już się przewrócił. To jakaś górka, może poskoczymy. W drodze do Kamyka podziwiamy piękne widoki. Tam jakaś górka, dosyć ładna. Czysty horyzont. Godzina 13:20. Wygląda to. Tak anteną z Małopęka się nastawia radio. Znaczy radio, budzik. Bardzo złe miejsce. Co? Dziadek patrzył z babką. Co to jedzie? O! Passat do sprzedania, proszę bardzo. Sprzedam tanio. Niemiec płakał jak sprzedawał. Do granicy mnie gonił. Licznik na pewno niecofany, serwisowany w ASO. Mam wszystkie papiery, tylko książka serwisowa gdzieś zginęła. Ale to panie, to po co komu książka? Czytać pan będziesz, czy nie? Czy... No. To sprawy. Oj, to jest, jest tutaj. Jest Kamycka Górka. Tam, daleko. Już niedługo i niedaleko. Jecha! I ostry zakręt w prawo. W prawo 70, tnij. Lewy 62, nie tnij. Kamyki, trzeba w Kamyku uważać, tak? Patrz. Co tu się... O, zdecydowanie ciekawsze widoki. Nie, no tutaj to jest kapitalna miejscowa. Co jak co, to będzie świetne miejsce, myślę. No. Elegancko, nawet nie wiedziałem, że da się tutaj wjechać. Wiesz? Kurczę, na sam szczyt żeśmy wjechali. To mi się podoba. To mi się podoba, słuchajcie. Fajnie. Jest super. Mamy tutaj panoramę jak na dłoni. To co? Rozstawiamy anteny, nie? Rozstawiamy anteny. Coś się stało. Baofeng się zawiesił. Czym to się objawiało? Nie mogłem zmienić kanału. A teraz działa? Nie. Ani nie mogę przejść na tryb częstotliwości. Latarka chodzi, radio jest, klawiatura nie działa. No bez jaj. Nic z przodu nie działa. Już wiesz co? Czy nie wiesz? Aha. Trzeba odblokować klawiaturę. Aha, dobra. Przed użyciem, proszę bardzo. Wywołanie ogólne nadaje SQ7 Dorota Stefan Paweł, mobil. Skłacza wyłącz. Głębek 9, Karol Franek,
Witam serdecznie, tutaj z Maćkiem SQ9 Natalia Jadwiga Ludwik pojechaliśmy na Kamycką Górkę. Będziemy rozstawiać teraz anteny i zaraz będziemy próbować robić jakieś testy w paśmie 6 metrów. No ja tu czekam przygotowany, 50-80 czekam. Dobra, dzięki wielkie. Troszkę nam to zejdzie i będziemy się wołać tam już na 6 metrach dalej. No, no. Także rozstawiamy system antenowy. Ale wszędzie kamienie. O, możesz mieć ten do zbierania liści, taki patyk. Dzięki. Wyglądasz, jakbyś na krety polował. No tu nic nie ma. Trzeba będzie tu gdzieś. Aha, bo to... O! Przed chwilą było. Widać, na jurze się to nie sprawdzi. To co, trójnik rozstawiamy? O. No. Człowiek dał radę. A tu między kamieniami jest. Rezystancja tutaj w tym miejscu jest taka, że nadprzewodniki się chowają. Ruski system antenowy w wersji przenośnej. Plecakowej. Tak jest. Właściwie to nie mieliśmy jeszcze okazji chyba uwiecznić testów tej nowej anteny. Testy były pomiarowe. Testy ale pomiarowe praktycznie... były, ale nie bojowe. Dobra, słuchajcie, powracamy na nasz poligon testowy, czyli ogródek. Będziemy sprawdzać teraz antenę nową, 5 ósmych, czyli druga już z kolei, żeby Artur DSP też miał do prób. Także tak wygląda zestaw. Antena zrobiona wczoraj. Zobaczymy, jak będzie działać. Podłączanie zestawu pomiarowego do anteny 5/8. Zestaw pomiarów poligonowych. Testy nowej anteny. Jak widać 50-180 MHz, 1.1 SWR, rezystancja 50 ohmów. Także idealnie. Idealnie. Taka antena, wersja prostsza. Wersja prostsza, przenośna bardziej, wbijana tutaj w grunt, bez trójnoga. I będziemy patrzeć w najbliższy weekend, jak sobie to poradzi z łącznością. Także tak wyglądają badania antenowe w 9 okręgu. Ze wsparciem 7. Ze wsparciem 7 okręgu, zgadza się. Tak wygląda nasza antena 6-metrowa po złożeniu, także można ją sobie wetknąć w ziemię, schować w plecak i iść robić łączności terenowe. Także jak znalazł 5/8 fali. Tak tutaj wygląda, tyczki od R105 rosyjskiej prawdopodobnie lub czegoś takiego. Tutaj wersja jeszcze bardziej przenośna, czyli bez trójnoga z pojedynczym wbijanym takim szpikulcem, ale konstrukcja podobna. Zakończenie głowicy od burtowego systemu R105. Zamocowaliśmy szpulkę na cewkę, no, wytoczoną z poliamidu. Trzeba flagę zatknąć, trochę pochylone. Mówisz, taki skośny promień trochę. Trochę się skrócił. Dobra, lepiej nie będzie. Lepiej nie mówić. No, łoś 2016, natomiast teraz jest łosoś 2017. Rzeczy do odgruzowania się. Tu są kabelki, proszę cię trzymaj. I tutaj jest dalszy system antenowy. Ty w ogóle gdzieś mi ICOMa wcięło. A tego co go nikt nie pokona. Rozstawienie anteny na 6 metrów. Drugiej z kolei. Tam jest pierwsza, teraz będzie składana druga. I końcówka przycięta, zaznaczona na czerwono termokurczką. I promiennik już jest. 50-180. 50-180. Dobra, Maciek, wołaj. Stefan Kłębek 9, Karol Franek Zygmunt. Witam, witam, fajnie to idzie, słuchaj. 8S-ów wychodzisz i modulacja piękna. Rozumiem. Ja teraz wychodzę jakimiś 3-4 watami. Trochę z boku jesteście, trochę niżej. Ale to zaraz się dostroi, powiem dokładnie. Powiedz mi, jak w tym momencie to idzie. No, cały czas na preampie. Odbieram na piątkę. No ale sygnałowo niestety jest 1S teraz, ale przy włączonym preampie na 2.
Tu jest Q9KFZ. Jaką anteną to nadajesz? Jak tam u Ciebie to wygląda w ogóle ten zestaw? No to jest Longwire 41,5 metra, ale on jest powieszony południe-północ, no on tak wisi między blokami tutaj, no, przy wyzwolenia. Chyba kojarzę. No w tym momencie z mojej strony to jest antena 5,8, no ja radio Icom 703. Teraz chodzę bez skrzynki, bo to jest w miarę tak dobrze dopasowane. No i moc na jakieś 3,5-4 W. Dobrze, a powiedz mi, czy ty mnie teraz odbierasz przez 1 W. 1 W. Tak jest, jest to 5S-ów, 5S-ów. A, czyli nie jest tak źle, no to świetnie. RF Power jest ustawiony na 0, czyli to jest w granicach 1 W, 1 W. No rozumiem, ja mogę jeszcze spróbować zmniejszyć tą moc, powiedzmy też do 1 W i zobaczymy, czy się usłyszymy. No dobrze, no teraz dobijasz do 5S-ów. Do 5S-ów dobijam na kilometr, ale mówię, preamp jest u mnie włączony w Icomie na 2. SQ9 NJL w tym momencie powinno być 1 W w tym momencie. Dobra, dolatujesz, czytelność jest, ale jest dużo, dużo ciszej niż było. SQ9NJL się zgłasza. Tu Stefan Paweł 9, Tomasz Grażyna cię woła. ST9, Tomasz Grażyna. No witam, bardzo fajnie to dolatuje. Podejrzewam moc kilkadziesiąt watów. Tutaj jest 5,9 i chyba po 20 podchodzi. No cześć, tu ST9 CTG, Piotrek w Częstochowie. Moc 10 W i dipol półfalowy na wysokości 20 metrów. Bardzo dobrze Cię odbieram, chociaż no jak zmniejszyłeś moc, no to wiadomo, sygnał spadł, ale raport Ci taki uczciwy mogę dać 5,7 w tej chwili. Bardzo fajnie to dolatuje, jest tutaj 5,9 plus 20, bez problemu, fajnie to wychodzi. No jednak tutaj dopasowana antena w porównaniu z kolegą, poprzednio widać jest to różnica duża. Tu jestem zaskoczony, że taki dobry raport mi dajesz, no bo ja tutaj, że tak powiem, w dwie strony to nie działa. Ja cię odbieram gorzej. W którą stronę ewentualnie tą swoją antenę masz skierowaną, o ile ona ma jakąś kierunkowość, ale z tego co widziałem, to tam używacie anteny takiej, no coś jak skośny promień. To w którą stronę masz ją zainstalowaną? Chciałbym jeszcze zrobić taką próbę z włączeniem i wyłączeniem skrzynki antenowej z mojej strony. Byś może zobaczył, czy to, jak to dolatuje, czy to lepiej dolatuje, czy gorzej, bo tutaj podejrzewam, że mi skrzynka antenowa może tu umieść trochę sygnał. No powiem Ci tak, teraz jest S9, równiutko z metra S9, możemy te próby wykonać. Dobrze, teraz nadaję bez skrzynki. Teraz nadaję ze skrzynką. U mnie jest różnica taka, ze skrzynką, bez skrzynki jest S7, z metra, a ze skrzynką jest słabiej, jest tylko S5. Podobnie to dlatego, że skrzynka nie jest w stanie zestroić jakby już ze strony anteny i po prostu już tylko może wprowadzić tłumienie, no bo dopasowania większego nie może wprowadzić. Tutaj żeśmy sprawdzali, no to 1,1 SWR był mniej więcej na tej częstotliwości, także no jednak widać, skrzynka nie jest potrzebna. Teraz jest takie równe 4S, a ze skrzynką to 0S pokazywało na S-metrze i bardziej stłumiony sygnał. To jest Q9KFZ. Nie wiem, może za tydzień się gdzieś dalej wybierzemy, to jakoś tutaj dalsze QSO zrobimy. A kolega z P9 jest ten Zbyszek, jak go tam odbiera? No witam tam kolegę. No ja go odbieram w granicach S3. No ode mnie to będzie gdzieś 13 km. No rozumiem, to niedużo. Antena każda tutaj jest inna, Zbyszek ma inną, Mariusz ma Longwire'a i to w dodatku chyba nie w tą stronę, co ty jesteś. A ja mam dipol, który też w zasadzie we wszystkie strony promieniuje, a najwięcej w dach. No. Promieniuje pod każdym kątem jednakowo, minus to zakłócenie od dachu, no to ta antena najlepiej tam u ciebie jest odbierany. Ten sygnał z anteny jest najlepiej odbierany tam u ciebie ode mnie. SQ9 NJL, grupa SP9 Tomasz Grażyna. SP9 TTG, to SQ9 NJL i grupa. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy ten dipol to jest w polaryzacji pionowej czy poziomej? Bo to mnie też interesuje. Maćku, to jest pozioma polaryzacja. Jest rozwieszony między dwoma dogodnymi punktami na dachu, który jest pośrodku, wiesz, wklęsły, a ma takie murki po obu stronach. I właśnie w tej wklęsłości, w tej luce wisi ten dipol, otoczony kominami i innymi przeszkodami. No rozumiem, czyli na polaryzacji jest tutaj znaczny problem, no jednak spadek jest tutaj sygnału, a w kierunku jakim to jest, bo tam chyba mówiłeś, ale nie pamiętam, to jest mniej więcej na kamyk, to jest skierowane, czy raczej nie bardzo? On wisi oś od
dipola jest zachód-wschód, więc maksymalne promieniowanie jest na północ i na południe. Królikówkę rozstawiłem poziomo. A na północy ode mnie ty się znajdujesz. Rozumiem, bo wiesz co, taka myśl tutaj Artur DSP nasunął pomysł, żeby rozstawić antenę troszeczkę inną, w polaryzacji poziomej. I wtedy byśmy zobaczyli, jaki tutaj sygnał z tego wyjdzie. Nie ma problemu, zostawiam przez radio na tej częstotliwości. Mogę czekać ile chcecie i będziemy robić dalsze próby. Nie ma problemu. Dobra, to w takim razie zabieramy się za rozstawienie królikówki, czy znaczy to jest królikówka, Czesi tak nazywają taki system antenowy właśnie, to jest antena półfalowa, to jest dokładnie dipol pionowy, ale zobaczymy jak on będzie w poziomie chodził. Dobra, jestem chętny na te próby, pozostaję na częstotliwości. To co, rozkładamy? Wchodzimy moim oknem z tego drzewa, czy z tych krzaków gdzie? Ewakuuję 9, Karol, Planek, Paweł. O, KFP, dzień dobry, odbieram cię. Peto, ledwo Litwa. No, rozwinięcie anteny, czyli teraz będzie dipol w polaryzacji poziomej. Zarudka na drzewo. Także pasmo 6 metrów, żyje, działa, nie jest martwe. Starczy, idealnie. Właśnie to jest tym. Czekaj, tu za nim bardzo ładny sygnał od Ciebie wyszedł, elegancko. Dobra. No, musi być ładny sygnał, bo to kedłut. Zgadza się Zbyszek, no kto ma kedłuta, temu się mocność uda, nie? Kto ma kedłuta, temu się mocność uda. Kto ma Aikoma, tego nikt nie pokona. No, mnie palce tam, gdzie nie przylutował. Uważaj. Balun. Do usłyszenia. Czeka Maszcie, tutaj Macie go odezwie. I będziemy motać dalej. To jest Q9 KFZ. Grupa, to jest Q9 NTL. No coś tam idzie, ale słabo czytelne u mnie, over. Dobra, w tym momencie się przepnę na tą antenę poziomą, także zobaczymy, jaki to będzie wynik z tego. Okej, okay, dawaj. Grupa, to jest Q9 NTL. Panie, teraz to jest pięknie, głośno, wyraźnie. 8-9 S-ów u mnie, to jest Q9 KFZ, tylko trochę z boku jesteście. No fajnie, fajnie, czyli jednak polaryzacja robi swoje. No zgadza się, Maciek u mnie jest S9, takie solidne S9. Poprawił się sygnał, w porównaniu z poprzednią anteną jest o około 2 S lepiej, czyli jest duża poprawa, tu ST9 TTG. To jest widać rzecz polaryzacji, bo antena jest podobnie dopasowana, no tylko że jednak polaryzacja inna. Nie, zdecydowanie nie dopasowane. No także masz możliwość zaobserwowania, jakie duże zmiany daje różnica polaryzacji, no bo ta poprzednia antena, no to tam nieokreśloną miała w zasadzie. Powiedz mi, dopasowała ci się dobrze ta antena tam w terenie? W porządku jest? Znaczy powiem ci w tym momencie, że mam dosyć małą moc, znaczy czekaj, to jest w tym momencie 3 waty jakoś, no 3-4 waty. Spróbuję ze skrzynką zestroić i zobaczymy wtedy, czy to lepiej pójdzie. Okej. Okay. SQ9 NJL w tym momencie ze skrzynką. No jest słabiej, u Mariusza pewnie też. 2-3 S mniej. No, skrzynka. Dobra, wyłączyłem skrzynkę, czyli faktycznie skrzynka antenowa jednak powoduje jednak tłumienie. No, a jednak antena jest w miarę dobrze dopasowana, skoro tak. Tak patrzyłem teraz, że moc mam mniej więcej w antenie taką samą jak ze skrzynką i bez, także tutaj większej różnicy to nie robi, no tylko wprowadza tłumienie, także no mniej więcej już wiemy o co chodzi. Maciek, ja ci dziękuję za próby. Jeszcze mogę zostać na nas uchwyt. Także mikrofon jeszcze do ciebie, Maciek. Tu jest ST9 TTG. SP9 TTG, tu jest Q9 NTL. No słuchaj, bardzo fajnie. No ja tutaj generalnie będę słuchał. Przeliczę tutaj pasmo, może się coś otworzy przypadkiem. Może coś się tutaj jakąś jeszcze łączność zrobi, czy tam będę z kolegą spod Warszawy próbował może się dowołać. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja bym z tego zrobił jakąś kompilację i tam wrzucił na kanał. Natomiast jeszcze druga opcja, może by tutaj, może ktoś z kolegów by chciał dzisiaj się spotkać w ogóle tutaj mniej więcej w okolicy Kamyka, bo to daleko Częstochowy nie jest. Może komuś pasuje, bo jest w sumie świetna pogoda. Można by się spotkać też na żywo. Oddaję mikrofon. Okej, okay, tu jest P9 TTG. No ja to tutaj się nie ruszę raczej w tej chwili. Taką mam konfigurację domową. Ja bardzo chętnie bym się spotkał, ale nie dzisiaj, gdyż już po południe mam zajęte. Piotr, jak coś czekam na info z twojej strony. A czy Konrad KSP jest tutaj jeszcze z nami i słucha? Może Maciek zrobić z Konradem łączność? No jestem. Jak tam Maciek odbierasz mnie może?
Odbieram, odbieram. Słuchaj, 8 S-ów tutaj wychodzisz, także to fajnie chodzi. Modulacja ciut słabiej niż koledzy, ale 8 S-ów i jest to jak najbardziej czytelne, problemu nie ma. Jeszcze podaj jeszcze raz swój znak? Jest to, ja cię odbieram tak na 2 S-y. Muszę się dobrze tutaj wsłuchać. Jestem kompletnie w inną stronę ustawiony z anteną, także no, nie ma tutaj szału, ale no, odbieram. No rozumiem, rozumiem. Natomiast powiedz mi, czy, nie wiem, byś tutaj preferował może spotkanie, no bo jednak pogoda jeszcze się będzie utrzymywać ładna, myślę, do wieczora. Dobra, Maciek, będę miał to na uwadze. Być może nie wykluczone, że dotrę tam do was. Do usłyszenia. SP9 KFC, SQ9 NJL. No dobrze, rozumiem. My tutaj będziemy na 145.500 słuchać, także jakby co, to będziemy na nasłuchu na tej częstotliwości. No i tutaj będziemy jeszcze przez na pewno parę godzin, posiedzimy sobie, także no, zapraszamy do spotkania. Macie takie info, ja to wszystko nagrałem, to co mi się udało, później gdzieś tam na forum wystawię, będziesz sobie mógł zaciągnąć. SQ9 KFZ. Bardzo dziękuję. Na pewno się tam odezwę wieczorem, może na forum coś tam napiszę, coś tam wrzucę, jak to z tego wyjazdu, co tam z tego wyszło. No i będę powoli ten filmik składał, żeby jakoś to uwiecznić. Dzięki Maciek za łączność, do usłyszenia, tu SP9 TTG. Pozdrawiam również, dziękuję za łączność, dziękuję za próby. Dziękuję również, pozdrawiam. Czy ktoś może z słuchających jest może na paśmie? Ktoś, kto jeszcze nie był, z kim można byłoby przeprowadzić łączność, próbę odległościową na 6 metrach? Zapraszam, SQ9 NJL i SQ7 DSP. Kupa ludzi. Teraz tak, zauważyliśmy taką rzecz, ponieważ porównujemy radia na tych samych antenach. Jesteśmy w dość czystym pod względem szumów miejscu, pod względem zakłóceń i sprawdzamy radio 703 i 817. Włączyliśmy częstotliwość 4625, rosyjska stacja numeryczna i sprawdzamy właśnie jak to w ogóle słychać. I co zauważyłem? Icom wygląda tak. Natomiast Jesu wygląda tak. Zrobiliśmy porównanie i widać różnicę nie tyle w czułości urządzeń, bo czułość jest powiedzmy podobna, sprawdzaliśmy to kiedyś na generatorze sygnałowym, ale różnica jest w samych szumach odbiornika. I tutaj w ICOMie tło szumów, szumy odbiornika są małe, natomiast tutaj brzmi to trochę jak w modulacji FM by to chodziło. Dziwny po prostu charakter jest tych szumów. Ciekawe czemu. W Radomsku też cię słychać. W Radomsku, no piękny wynik. Gdzie mnie jeszcze słychać? W Działoszynie na rynku, gdzie jeszcze? Pięknie kolego, bardzo dobrze cię słychać. Okej, stąd to idzie jak burza. CQ, QRP. Syria, Quebec 9, November, Juliet, Lima. QRP, please. No, być nie, troszkę z miasta na Działoszą. Mobile, próba radia. Prosiłbym o podanie, gdzie mnie słychać. Prosiłbym o podanie, gdzie mnie słychać. Na 1000 leciu. Kamyku. Wrężyca przy spędzarzu, bardzo dobrze słychać. Bardzo dziękuję. Gdzie jeszcze mnie słychać? Nie znam, na bo jest taki. Odrzucić? Jeszcze raz? Kolego, na 52 km tutaj jest Częstochowy na Wielu. Bardzo dziękuję za informację. Tak tutaj nasz zestaw wygląda. Antena GP58. To jest kolejna antena, jeszcze bardziej przenośna. Pierwszy raz testowano, też się spisuje. No i królikówka, która robi obecnie jako dipol poziomy na 6 metrów. Zaczepione od drzewa. Łącznie widać tutaj antenę poziomą, jedną antenę pionową. Na samochodzie dwie anteny, to jest CB WA27 Prezydenta plus 2K70, jakaś Nagoya.
No i kolejna antena 5 ósmych na 6 metrów. Widok jest piękny, propagacja jest rewelacyjna. Słychać nas na zwykłym paśmie CB na 19 w Działoszynie i w Radomsku. Także daleki widnik. No i w Częstochowie oczywiście. Tu Stefan Paweł, 9 Cezary Paweł SP 9, Charlie Papa. Z tej strony SQ7, Dorota Stefan Paweł, witam. Witam. Zaraz zerknę na SMT, to powiem jaka siła sygnału. No, tu mam do 4 S-ów. To ja chodzę, wiesz, na takim skośnym promieniu, to taka antena zupełnie z innej bajki. No, ile 100 watami idę. 100 wat. To można tutaj spokojnie trochę zmniejszyć. No, teraz jest 9 S-ów. No, to zupełnie wystarczy, żeby rozmawiać. No, tam trochę chłodno chyba jest, bo słońce jest słońcem, ale tak trochę chłodnawo jest. Jaką masz moc teraz, moc, auto? Teraz nadajemy z mocą 5 watów. 5 watów. Tak, fajnie, no bo zapiszę sobie. I antena to jest grampleń jakiś? Antenę mamy 5 ósmy. No ale fajnie słychać, kurczę, coś się dzieje. Skoro jakiegoś dalszego otwarcia, no, może być, bo tak się powołali tam na 100, nie? To jest wywoławcze po angielsku najlepiej, to może się coś ktoś odezwie. No pozdrowienia dla Maćka, tu jest P9, Charlie Papa. Tu jest Q9 Eniotel, no również pozdrawiam, tutaj sobie właśnie siedzimy, testujemy ten cały sprzęt. W nowej lokalizacji terenowej, także po raz kolejny antena 5 ósmych. No i tutaj teraz antena też dipol poziomy, także może byśmy sobie zrobili nawet próbę przełączyć się, bo tutaj żeśmy z kolegą wcześniej robili próbę, no na dipolu poziomym lepiej to szło. Także proszę bardzo, SP9CP, SQ9 Hotel. Aha, dobra, no to czekam. SP9CP, tu jest Q9 Hotel, jak to teraz załatuje? No źle. Jest 2 S-y tylko, a tamto dochodziło do 5. No zrozumiałem. Ponownie wertykal 5 ósmych. Jednak no to zależy też od samej anteny też odbiorczej, no bo tutaj właśnie z kolegą robiliśmy wcześniej, no to z kolei dla niego było lepiej ustawienie jednak poziomej polaryzacji typowo. Tak akurat miał dipol ustawiony względem nas, więc no ale teraz jest wertykal 5 ósmych, także no jak jest lepiej, to już na tej antenie pozostanę. Proszę bardzo, SP9CP, tu jest Q9 NL. SP9 Charlie Papa. SP9CP, tu jest Q9 NL. No ja teraz jestem na drugiej antenie GP, to jest antena nowo zrobiona, także jak to teraz wychodzi pod względem S-ów? Według mnie wygląda zupełnie tak samo. Dzień jak dobry. Do 4 S-ów to dochodzi sygnał w piku i nie widzę więcej różnicy. Wydaje mi się, że takie same osiągnięcia są. No rozumiem, czyli antena się udała podobnie, no bo to jest powiedzmy bardziej mniej gabaretowa, można ją złożyć do plecaka, dla Artura żeśmy taką rzecz wykonali, przenośną bardziej. No ale dobrze, jak chodzi podobnie, to się bardzo cieszymy. No dobra, to fajnie, próba łączności wyszła. No i co, będziemy jeszcze tutaj na tej częstotliwości, także jakby ktoś nas słuchał, to zapraszamy i zobaczymy, może się jeszcze gdzieś dowołamy. No, powodzenia. Tam jak ja mówię, wywoławca na 6 metrach to jest 50-100. 50 chyba, o ile pamiętam, już dawno nie chodziłem. No może się znajdą. Chyba tak, 50-150, tak gdzieś tam w tych granicach. Także próbujcie, to może ktoś tam będzie nasłuchiwał. No zgadza się, na 50-150 tutaj żeśmy też co jakiś czas wołamy, natomiast tutaj z kolegami ustawiliśmy częstotliwość właśnie 50-180, także jakby tam któryś z kolegów po prostu się, nie wiem, dowiedział, bo tam na forum żeśmy napisali właśnie, że tam na takiej częstotliwości będziemy. Też na 145-500 słuchamy, także jakby ktoś chciał spróbować, jakby ktoś chciał się też spotkać na tej górce, bo jest piękna pogoda, no jest trochę zimno, ale no nie przeszkadza to jednak w spotkaniu, także jakby co to ktoś nas słucha, to zapraszamy, nadajemy z górki Kamyckiej, koła Kamyka. Także zapraszamy do łączności. No i dziękuję. Na paśmie byli SP9CP i SQ9 Niotel. Dobra, dobrej zabawy, życzę, ja tu będę nasłuchiwał. Gratuluję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. No hej. No dzięki, tu SQ7 DSP. No idzie, fajnie. Kurczę, no. Jakieś może fotki, coś na YouTube. W razie tu mi kot przeszkadza, bo mnie tutaj czegoś wcale nie. Bardzo przepraszam. Chyba głodny jest. Muszę iść mu dać jeść. No tak, kota nie należy lekceważyć. No, to do usłyszenia. Dziękuję bardzo. No okej.
tutaj, jak żeśmy nadawali, to w międzyczasie przyszedł człowiek i patrzył nam przez szybę, co my tu robimy w ogóle, co tu się odbywa. Anteny, jakieś druty, kurde, tego, porozstawiane. Piękna sprawa, wiosna się zaczyna, temperatura jak najbardziej fajna, nie wieje, słoneczko świeci, piękny widok w ogóle na Częstochowę stąd jest. Tam bloki widać, jasną górę, także daleka jest w miarę widoczność dzisiaj. Tak stąd to wygląda. Bardzo fajnie, naprawdę górka wysoka. Lekko uterniowionym samochodem można tutaj sobie wjechać. Tutaj sobie też ludzie przyjechali. Także bez problemu, a rewelacyjna propagacja. Wszystko widać po horyzont. Rewelacja. Także polecamy takie wyprawy. To jest bardzo fajny sposób spędzania czasu. Połączenie wielu rzeczy. I trochę offroadu, i łączności, i spotkania z naturą. Także super sprawa. Można sobie zrobić jakiegoś grilla. Tutaj już widać, kwiatuszki zaczynają rosnąć. Także wiosna się zbliża nieuchronnie. Jest piękna rzecz. Myślę, że będziemy coraz częściej uskutecznić takie wyprawy. Tak tutaj nasz zestaw wygląda. I tu siedzi Artur DSP. Witam. Także polecamy się spotykać. Wbrew pozorom nie gryziemy. Kanada się otworzyła na CB. Co? Chodno. Na kanadę okna dają. CQ. Poczekaj, bo to jest półwata. Bateria mi nie wytrzyma. I to przypina się na to. Polak w niebezpieczeństwie. Polak woła pomoc. Polak woła pomoc. Polak w niebezpieczeństwie? To pan Wełodejaski, słyszę cię! Co się stało? Czesi chce mnie wyrzucić w kosmos! Pepiczki? Niemożliwe! To są tylko Czesi, oni potrafią tylko paplać! Nie, naprawdę! Chcą wyrzucić mnie statku w kosmos! To wyjdź na zewnątrz i poczekaj na nas, zabierzemy cię w drodze powrotnej! Ale nie, to jest niemożliwe! Polak zawsze da radę. Teraz obserwujemy tamte górki, słuchajcie. Tam widać takie dwa wzniesienia, z czego jedno jest bardzo, tak, że tak powiem, samotne na linii horyzontu. Co mogłoby dosyć ciekawą miejscówką. Ale to jest chyba hałda. To są hałdy, słuchaj. To jest kierunek na klepaczkę. Dobra, to jest taki kierunek. Tutaj są dwie górki. Po środku jest taka dosyć śpiczasta. I tego nie widać, ale tutaj jak mamy to drzewo, na wprost, to tam za tym po prawej stronie ledwo widać wieżę w klepaczce i ona kurde jest aż do chmur. Ale muszę powiedzieć, że bardzo blisko Częstochowy, bardzo fajna górka. Tak patrząc na rzeźbę terenu, to chyba jest najwyższa tutaj. No tam już się kurde Jura Częstochowska po prostu kończy. Ty, a tam zobacz, te kominy, słuchaj, to jest cementowe na Białoszynie chyba. Dobra, słuchaj, zmniejsz echo, jeżeli możesz, zmniejsz echo. No nie słyszy nas kolega, ale my go słyszymy. Odbieram cię bardzo elegancko. Jak ty mnie odbierasz? No obecnie jest taka sytuacja, że kolegę słyszymy świetnie po prostu. Kolega jest gdzieś koło Siewierza w ogóle. To jest ile to kilometrów? 60? Nie no, trzeba sprawdzić. Kolega jest w ogóle koło Siewierza. My go słyszymy dobrze. No, jak widzicie, jest problem. Widać, chyba ma krótką antenę i ma zakłócenie wokół. Ile kilometrów?
58 km? 59. I jeszcze wzdłuż Częstochowy. No, słuchajcie. 59 km, z czego to w linii prostej pewnie będzie jakieś 56, no nie wiem, jakoś tak. No, i my go słyszeliśmy. Przez Częstochowę. Słyszeliśmy człowieka, no ale on nas nie słyszał. No odbieram cię, odbieram cię. Macie galarko, cię nie odbiera. O, Janusz, jesteś? Jasne, ja już zagrałem całą waszą próbę poprzedniej łączności. No widzisz, no ja tutaj dojeżdżam już na Gruchle, przed Myszkowem, jestem jakieś parę kilometrów. No spokojowo, cześć Maćku, ja cię tu odbieram w 100%, nie idzie z mocnym sygnałem, ale 100% czytelne. Odebrałeś, Maciek? Tak jest, odebrałem, słuchaj, tutaj idziesz na 6S-ów bardzo czytelnie, elegancko, także no super, super to idzie. Maciek, a gdzie wy jesteście dzisiaj, w Częstochowie, czy gdzieś się wybraliście dalej? Słuchaj, my jesteśmy teraz w Kamyku na Górce. W Kamyku na Górce, to jest za Częstochową kilka kilometrów. Tutaj Częstochowę widzimy na horyzoncie. Jest tutaj dość wysoko. Także też nagrywamy tą relację. Zrobiliśmy łączności z kilkoma kolegami krótkofalowcami. Także będzie to na YouTubie. No spotrzeba, ty już tam nie masz co dołożyć odrobinę mocy, żeby tam podbić chociaż do tych 10 W, bo ty zakładam w piątki lecisz. Nie mam praktycznie zakłóceń, przynajmniej przed chwilą nie miałem. Jeszcze raz podaję częstotliwość. Zaraz ci podam, to będzie 30 więcej, czyli 27 270. Brekko, brekko. Proszę, brekko, brekko. No, ja chciałem powiedzieć, że już tutaj po malutku słyszę, że tam Myszkowy stoi na przejeździe tutaj na Światowicie i jakieś śladowe ilości modulacji już do mnie dochodzą tutaj od Maćka. No spokojowo, to co, na 27 270, tak? Okej, 27 270. No, ja też jestem, Maćku. Rozumiem, rozumiem. W tym momencie wychodzę mocą do ciebie jakieś 8 watów. 8 watów, zwiększyłem moc. No to jak zwiększyłeś moc do 8 watów, no to tak widziałem, że tam chyba około 4 Hz była modulacja, no i dużo bardziej czytelna niż przed chwilą. No tu mam przede wszystkim bardziej czytą częstotliwość teraz. Rozumiem, ty jesteś czytelny na 7S-ów, także jest to bardzo, bardzo dobrze czytelne. Także, no dobrze, powiem ci tak, odległość między nami to jest ile mniej więcej? Chyba ze 60 km, nie? Powiedz mi jeszcze raz, ty jesteś w Białej czy w Kamyku, bo już mi się powaliło. W Kamyku, to jest praktycznie 200 metrów od centrum Kamyka. No dobra, to ja sobie zaraz piszę ten przelicznik odległości i zaraz zobaczę, ile w linii prostej jest do Kamyka. Ja już mam na tym przeliczniku, myśli mi tu coś mądrego. 62 km w linii prostej jest między nami, 62 km w linii prostej. No to bardzo, bardzo dobry efekt, uważam. No ja tutaj wychodzę z 5 watami, także no jest dobrze, to jest łączność stacjonarna i mobil, także no jest chyba nieźle. No całkiem przyzwoicie. Przy poprzedniej próbie, jaką robiliśmy 2 tygodnie temu, tam wrzuciłem filmik, robiłem próby z kolegą z Gidel, czyli Gidle Żarki i na mocy 0,1 wata zrobiliśmy, tam jest 40 km, także tak to wyglądało, na 0,1 wata, tylko że inna częstotliwość to była. Także no tak dla porównania, z ciekawości mówię. Jak coś, to możesz sobie zobaczyć, jak to tam wyglądało. Oglądałem ten filmik, ja tam jak mam subskrypcję na twój kanał zarzuconą, jak się coś na twoim kanale pojawia, przychodzi mi powiadomienie i sobie na bieżąco tam jak coś rzucisz patrzę. No rozumiem, rozumiem. Ja też z tego zrobię jakiś filmik, także może jeszcze dzisiaj zacznę, to bym jutro wrzucił i jakoś to postaram się skompilować. Także bardzo ci dziękuję za próbę. Wspomożenie zasilania, podwyższenie napięcia zasilacza z alternatora dla zwiększenia mocy nadawczej do 10 W, bo na samym akumulatorze nie daje rady. Janusz, jesteś na radiu? Wołamy Janusza. W międzyczasie pokażę coś innego. O, ktoś tutaj imprezę robił. Obejdziemy górkę sobie. Maciek już był, oglądał. Tam jest Jasna Góra. Nie wiem, czy będzie widać tam w tamtym rejonie. Stąd Wręczyce. Maszt. Pójdźmy dalej. Trasą wokół góry. Styropianów. Ktoś sobie pewnie siedział na imprezie. Przedrzemy się przez krzaki.
O, dmucha. Dmucha, haha. Maciek! A ty widziałeś Jasną Górę? Widziałem. Widziałeś? Tutaj mamy jedną antenę, druga wisi, dwie stoją. Łosoś! Łosoś, 2017. Łosoś polski. Łosoś polski. O! Artur, tu Maciek, zgłaszam się. No, ale spoko. Słuchaj, no ja teraz z samego radyjka idę tutaj z bazy już właśnie i też mam słuchawki na uszach, żeby tutaj nie przeszkadzać córce, także fajnie, no cieszy mnie, że gdzieś tam się rozłożyliście za uch. No i powiedz mi, ty mnie tam słyszałeś z tego mobila? Słyszałeś, tak? Tak, słuchaj, słyszałem cię. Teraz cię słyszę na 7S-ów, poprzednio cię słyszałem na 5-6 S-ów nawet. Bardzo fajnie to dochodziło, także nie było problemu w ogóle. Mam to nagrane, no ty mnie nie słyszałeś w ogóle, widziałem. Ale nie wiem, powiedz mi tak, jaką miałeś wtedy moc, jaką miałeś antenę, jaką teraz masz moc i jaką teraz masz antenę. Okej, no dobra, w porządku. Wtedy leciałem mobilkiem, byłem gdzieś tam, jechałem z Ciągowic, Renka. Sirio Megawatt 4000, 203 cm promiennik, na magnesie środek dachu i co? I oczywiście radio KPO-DX 5000, no i KLK, wysterowanie gdzieś w granicach około 100 łyski w antenę, no niestety z mobila, no to trzeba się podeprzeć, żeby gdzieś tam dolecieć. No rozumiem, wszystko ładnie odebrałem. Z mojej strony to w tym momencie jest antena mobilowa Prezydent WA27, to jest 5/8, jakąś tam chyba 2,2 metra wysokości albo 2,4 metra, nie pamiętam. Radio i ICOM IC703, tak jak zwykle, w tym momencie bez włączonej skrzynki antenowej. Ja sobie bym zrobił taką jeszcze próbę, ponieważ mam tutaj rozstawione jeszcze 3 anteny wokół samochodu i sprawdziłbym, podłączył się na chwilę na antenę 5/8 na 6 metrów i zobaczył ją ze stroju po prostu skrzynką, zobaczył, czy to w ogóle do ciebie dojdzie. Także jakbyś mógł porównać to teraz z jaką teraz mocą, jak tam się wychylam na S-ach i zaraz bym zmienił antenę, byś mi powiedział, czy to chodzi gorzej. Okej, wszystko przyjąłem. Słuchaj, raport, bo ci nie podałem raportu. Raport zwrotny dla ciebie to jest w tej chwili jakaś... Radio powiedzmy na czwóreczkę i Santiago tutaj maksymalnie do 7S-ów wpływa między 4 a 7, także tak to wygląda. No jak mnie teraz słyszysz? Nastrojenie. Ojej. Modulacja i tutaj na pograniczu szumów, czyli 3S-y, ale modulacja spadła powiedzmy jakieś 70%. Dobra, a w tym momencie jak to leci? A w tym momencie leci głośniej, ale S-owo się nie podniosło wcale. Tak. Dobra, w tym momencie jak dochodzę? W tym momencie wypaliłeś tak 6 pod siódemkę i jest modulacja głośniejsza. Wiem, jeszcze sprawdzę trzecią antenę, która jest po prostu tutaj z drugiej strony samochodu. No, jak to teraz wychodzi? No, tu idzie samo podobnie, ale idzie ciszej. Ciszej modulacja niż przed chwilą. Teraz jest w tej środkowej, tak? Tak jest, środkowa. No to nie, to jest faktycznie modulacja jakieś 10-15% głośniejsza. Częściowo gdzieś terenowej i testują antenę, także widzisz, no proszę tam do Maćka, właśnie tutaj kolega z Vanady jest. Witam z tej strony Maciek z Częstochowy, obecnie nadajemy teraz terenowo z górki w Kamyku. Z naszej strony to są przenośne urządzenia QRP, mają mocy w tym momencie 10 W i antena 5/8 zestrojona na tą częstotliwość, którą nadajemy. Także miło poznać. Robimy takie właśnie próby terenowe w okolicach Jury, na Jurze, próby łącznościowe, no właśnie tutaj z Januszem, właśnie z Arturem, jeszcze z innymi kolegami, także też zapraszamy do takich prób. No witam jeszcze raz, słuchaj, ja nadaję ogólnie zwana antena Pulsalier CB Radio Lincoln, mikrofon FD2060 i wiesz, no do mnie dolatuje, jeśli powiem, jednego esika, modulacja taka szumak, ale zrozumiała, ja tam, wiesz, antena jest za nisko, jeszcze będę później coś kombinował. Bo nie mam wskazania modulacyjnie, idzie to czytelnie i ładnie. Słuchaj, ja nadaję w tym momencie z Kamyka, z górki w Kamyku. Kamyk to jest miejscowość koło Częstochowy na zachód, na północny zachód, zdaje się. A ty, kolego, skąd?
Stanisław Huta Stara, stacja bazowa. A, Huta Stara, to jeszcze nie mieliśmy żadnego QSO, bardzo fajnie, miło powitać. No to już jest też jakaś odległość rzędu Huta Stara, jakieś 20 km chyba będzie. Ty mi teraz wychodzisz na 7S-ów, także bardzo fajnie, czytelnie. Te próby będą umieszczone na kanale, na YouTubie. Jak wpiszesz Maciej, SQ9NJL, czyli Sierra Quebec 9, November Juliet Lima, na tyle Jadwiga Ludwik, jak to woli, to tam będą właśnie filmiki z tych testów. No rozumiem. Artur tutaj mówi, że będzie koledze do Wanad nawet podawał, bo tam ciebie nie zrozumiał gdzieś, nie wiem, nie odbiera cię dokładnie czy jak, ale do mnie to idzie bardzo czytelnie, nie mam wskazań żadnych, a idzie to ładnie. No ja to nadaję w tej chwili z jezdu 897, antena stacjonarna, Black Pirate 5/8, 1/4, także to musi iść. Jezu 897, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, jest to 897. W tej chwili z tego rozmawiam. No to bardzo, bardzo przyzwoite radio. Tutaj z tej strony mamy jeszcze, ja w tym momencie nadaję z ICOMA 703 Plus. No to jest takie radio QRP z budowaną skrzynką. Natomiast tutaj mamy jeszcze na pokładzie ICW32E na 2,70 m i IFT 817ND też jest. Taki mniejszy brat 897. Rozumiem. Break był, proszę break. Koniec testów na tą chwilę w tym miejscu. Dowołaliśmy się w różne ciekawe miejsca, zrobiliśmy testy, także była to antena królikówka robiąca jako dipol na 6 metrów w polaryzacji poziomej. Była to nowa antena 5/8. Ale zobacz jaki mam teraz plan wciągania królikówek. Była to nowa antena 5/8 z jednej strony, trochę starsza antena 5/8 z przeciwwagami też na 6 metrów na stojaczku. Także tutaj z dwóch stron do samuraja wchodzą kable. Jeszcze była tak, antena 5/8 CB Prezydent WA27 i antena dwójkowa 2,70 m, której żeśmy w sumie nie używali. Wystąpili. Także wystąpili Maciek SQ9NJL, czyli ja, i Artur SQ7 DSP. Stefan Paweł. Tak. Polecamy piękne okolice Częstochowy. Górka fajna, wyjazdy jak najbardziej spoko. Wiosna się zaczyna, jest zarąbiście, temperatura sprzyja w miarę. Dzisiaj nie. No dzisiaj nie, ale już się zaczyna robić lepiej. Wnioski takie. 6 metrów działa. Polaryzacja robi robotę, wiadomo. Żeśmy sprawdzili różnicę pomiędzy wertykalem a dipolem poziomym. Co ciekawe, 5/8 na 6 metrów lepiej działała jako ćwiartka na 11 metrów, powiedzmy, mniej więcej, ze strony skrzynką, niż antena 5/8 skracana, samochodowa, WA27 Prezydenta. Także korespondenci lepiej nas słyszeli. Także jednak pełny wymiar anteny to pełny wymiar anteny. I skrócenie niby coś daje, niby te 5/8 jest, ale tutaj była pełnowymiarowa ćwiartka, powiedzmy, nawet nie strojona, trzeba było skrzynką to stroić i działa lepiej, także anteny pełnowymiarowe jak najbardziej trzeba robić. No, także tyle na tą chwilę, wracamy do domu i za tydzień będziemy może eksplorować taką górkę, która tam jest na horyzoncie. Zobaczymy, czy tam się w ogóle da dojechać. Pojedziemy w stronę słońca. Boże, nas to nie wywaliło stąd.
Wróci się samochód i będziemy stawiać. Ja wiem, czy by się tutaj zwykłym autem dojechało tak łatwo. Dojechało się, dojechało. O, patrz jakie tutaj są. Pięknie, świetnie, zabiorę ci antenę. Żeby cię nie ćkła. Tak to właśnie wyglądała ta górka łączności naszej dzisiejszej. A my jedziemy dalej gdzieś tam w stronę Wręczycy. To jest BTS, ale jakiś chyba technologii służbowych bardzo, jakichś wojskowych albo nie wiadomo jakich, bo dość dziwne anteny to są. Starego typu. Paraboliczne. Raczej już nie używane chyba przy nowych technologii łączności. Prawdopodobnie wojskowy temat. No w końcu gdzieś wojsko musi mieć łączność.